No, jesteś u Sielcu, ty. Tu ja latam codziennie pod wieczór i w nocy nawet. Czasami i o 12 w nocy, żeby cię znaleźć, a ty się schowałeś gdzieś. O, ktoś dzwoni. Zaraz, chwila, ktoś dzwoni. Aloha! Jesteście tam na dworze Nie, jesteście. jestem sobie, siedzę sobie na ganku i nagrywam Łysego. I wyobraź sobie, Andrzeju, że będziesz na filmie. Możesz teraz śmiało pozdrowić. No? To kogo tu pozdrawiać? Nagle wszystko wypadło z głowy, nie? Możemy lecieć, no. No to Przede dawaj. wszystkim Andrzeja znaki przede wszystkim A no, pozdrawiam. a to no, dziękuję, on dziękuję już. Cała czołówka, no po tym wychodzi, że Tom Dublin będzie, nie? Następny. O, no Tomasz się ucieszy. O, na pewno Kiki Radek. O, proszę, no Radzio. O, na pewno Paleostone, no No, oczywiście. to są prekursorzy, co brałem wzory od nich, także wiesz, jak produkcje są jakie moje, jakie są, ale wiesz, no zawsze coś tam, No. jakieś pierdołki się nakręci, nie? No, jakie pierdołki, No. proszę tak nie mówić, no. O, Lisek przyszedł. Skubany. O, czekaj, bo ja muszę coś pokazać. Lisek przyszedł do mnie, przychodzi. Skubaniec odszedł sobie. Przychodzi, kurczę, ale wiesz, kury kraść, jajka. Nie, bo ja miałem, wiesz co, pstrąga. I takie zostały łby po obiedzie. No dobra, niech podejdzie. Ale nie, on chyba nie podejdzie, bo no bo my sobie teraz gadamy. Kurczę, no szkoda, że akurat mam ustawioną tak kamerę, że jego po prostu nie wychwyci. Dobra, poszedł sobie. Dalej jedziemy z księżycem i z pozdrowieniami. Cześć, witam wszystkim. Jakim wszystkim? Wszystkich. Wieczór. Czy taka scena wymaga muzyki? Nie. Czy takie sceny wymagają gadania? Nie. O. Ależ się rozwiało. Aż tam rzuca. Dobra, piwo wypite na wieczór, ale zgniecione i do kieszeni, skoro je tu przyniosłem, tym bardziej lżejsze odniosę, ale nie w ten sposób. Okej. No, za super, Andrzeju. Ale jedziemy. Tak. Nie wiem, czy mu twoi oglądacze pozdrawiać, czy moich oglądaczy. I ty masz więcej tych oglądaczy. O, chłopie, ja to bym musiał. Ojejku, nie wiem. No. Ale w sumie, wiesz co, tych samych, no. Tych samych, no. Tak. Także jest tego trochę. Jest Marysieńka jakaś, nie? O, Koleżanka jest. tam. No jest koleżanka. Koleżanka, No. no.
Reksio jest tam gdzieś tam z tego, ze Sztokholmu czy skądś tam, chyba nie? Z północy. Nie, ze Sztokholmu to jest, ja pierdzielę, z Bowiem wyleciało. No. No, już mam przed oczami znaczek. Ale kurde. Ale znaczy, no. Takie zaskoczenia, to wiesz, pluski z Rosołem też cię oglądają, nie? O, też są, no. No, tam czasami mirownica się przekomarzała. Mrównica jest. No, ale ona to tam śmiga tutaj po tych naszych kanałach wszędzie, nie? No, Szafirowa, nie? A, tak. Szafirowa to od dawna jest, bardzo dawno, no. No, ja też pozdrawiam Szafirową. Kurczę. No, ode mnie to i tak samo ciebie, jak imię Arka, jest taki Arek z Inowodza. Jest. No, Arek z Inowodza. Także, naprawdę, także, kurczę, jak z tego Sztokholmu? No, ja mi też to wypadło teraz z głowy. No. Jejku, no taka fajna kobitka, blondynka. Jugowice, właściwie już końcówka Jugowic. Jakieś pół kilometra od obozu SS. Znaczy pozostałości. Znajduję takie coś. Nie wygląda na coś szczególnego. Ale pogoda. No pogoda jest przednia. Cegłówka też. Wygląda na jakiś zbiornik. No, uwaga na pastucha, bo może rdolnąć. No cóż, może nic specjalnego. Ale znalezisko jest. O, tam jeszcze widzę następne murki są. Ale już chciałem podejść od tego obiektu. A tu, otóż jakiś kanał. Czynny. Jeszcze zobaczę tutaj, co tu się dzieje. Jakieś wypłaszczenie. O, coraz ciekawiej. Wysmołowane. Dla mnie to miejsce nieznane. Jestem tu pierwszy raz przypadkiem. Jakiś kanał. Cieplone by było. No ciekawe. Kurczę, nie spodziewałbym się, że coś znajdę w tym terenie. Bo przecież obóz SS jest z pół kilometra stąd. A ja tu dosłownie przez przypadek wlazłem. Jakieś rumowisko
rozwój, czy inne pozostałości. Ale dżungla. Normalnie. Zobaczcie, ile pozostałości jakichś skał. Tu coś też. To mnie zastanawia, te skały. O, tam jeszcze coś. Tu jest ciekawie. Wygląda jak biegnie wybranie pod sztolnię. Tak, pod sztolnię. Chociaż, chociaż kobie. No i tu jakiś obiekcik. A tak jeszcze to. O, to wygląda jakby droga. Pod moskotorówkę była. Dobra. To na tyle z tego miejsca. Może ktoś będzie wiedział, o co tu biega. Przypominam, końcówka Jugowic. Tuż przed znakiem, że się Jugowice kończą. Wow, i te głazy. Widać, że tu są poziomy. Jeden poziom, tu następny. Tak. Dobra, trzeba teraz jakoś wrócić do maszynu. Jadę dalej. Dzisiaj jest piękny dzionek. Chociaż się trochę zachmurzyło, ale czuć, że będzie padało. I to jest takie fajne uczucie. Nawet zmoknąć sobie chociaż troszkę. Kurde, patrzcie tu, no. Tu jakieś resztki czegoś. O. A tu mi wygląda to na umywalnię. Zobaczcie. Wow. No i potoczek. W ogóle to jest w takim jakby kurczę wąwozie schowane, to jest nawet na fest, że tak powiem. O. Ale znalazłem niechcący.
Trzeba przyznać, że rura jest dosyć duża, kurczę. Taka 40, śmiało. Dobra, wychodzę, tu już byłem. Okej. Siema. No. Udarka też często się pojawił, nie? No, udarka, no. Jak się mu widzisz, mówi, to się człowiek pozapominał. No i nie, ja teraz się nie skupiam właśnie na przypomnieniu sobie, tylko po prostu skupiam się, żeby ucelować łysego, a mam kamerę na kolanie, a mi kolano zaczyna drgać. Ale powiedz mi, no. Ciepło, nie, u was? No, wczoraj było bardzo chłodno, ci powiem, bo to tak nagle obniżka wiesz, do chyba 13 było. Ponad prawie 30 było wcześniej, a tu nagle 13, także oj. No. No. Jak tam te twoje boje, Andrzeju, ze zwierzątkami? No dzisiaj my zaś jedne nagrali i nawet tam mówię na filmie, że będziesz zadowolony, bo ty lubisz takie filmy ze zwierzątkami. No lubię, ale no. Jeszcze za jakieś parę dni tam stawię, bo to kurczę, oje te filmy jak niepoważny tam jeden wybuchł, żeby wypuszczać, tylko żeby tam nie zalegało, bo potem się potracisz tym wszystkim, co. A ty za skrońce to super, tam taki stawię, no. Wiesz, i one są tam jakieś gniazdo, bo tam masy, gdzie tam tego leży, one się wygrzewają czasami po, nie wiem, po 6-7 sztuk w jednym miejscu. Słuchaj, ja w robocie też mam taki stawik. I za skrońców to tam chłopie mnogo, aż normalnie jak na skrzyżowaniu w Warszawie gdzieś, nie wiem, kurde. No, musisz sobie zobaczyć, rano wstawiłem taki filmik, to łapnął rybę i ciągnie tą rybę i w krzaki ją ciągnie tą rybę. Musisz sobie, ale o, proszę. No, jest tam, bo tylko że on jest 24 minuty, ja tam napisałem. Wiem. Dla ciar cierpliwy, bo to nie każdy ogląda, nie każdy musi chce takie pełzaki oglądać. No, ale możesz sobie zobaczyć tam, w nie wiem o który minuty, ale to możesz sobie poprzewijać, jak w krzakach jest, ciągnie ryby, karasia se złapał i karasia wciągnął. No patrz. Niesamowite, wiesz. No niesamowite, no. A kurczę, Ania go wypatrzyła. Mówi, patrz co to jest, mówi, wygląda jak kobra, nie? Aż ta kobra. No ta twoja, a normalnie, no. Ryj kurde rozdziawił i tego karasia wydał. Trochę my tam go stresowali, tego zaskrójca, ale potem zostawili, bo chciałem go nagrać. Nie jest to proste, tak nagra takie pełzaki, nie strasznie są płochliwe, wiesz. Aha. No. Także, dużo też rozjechanych na drogach jest, nie? No, ale masy, strasznie dużo, bo nie wiem, mają, czy mają jakiś okres godowy, czy coś, czy jakieś mają tam tarło, czy nie wiem, jak to się tam nazywa. No, ale masy malutkie, takie porozjechane, one się bagrupują teraz, wiesz, tak samo jak te padalce na grę. Szlimy ścieżką i coś szeleści w krzakach, nie? Tak. No, zobaczcie, dwa padalce tam się, kurde, przekomarzają, coś tam gryzą się, coś tam walczą, czy nie, co to było. Nie? A może się całują, no. Albo się całowali, albo nie wiem. Powiem ci, Andrzeju, że u nas tutaj na tak zwanych kamykach w Głuszycy, no. Kiedyś były tam u góry takie koliby, nie? I szło się tam i tylko taką kolibę, bo ona leżała na ziemi. Jak ją tylko przewracałeś, to chłopie, tam było setki, no nie wiem, może i nawet tysiące tego. Takich malutkich, cieniutkich padalców, zaskrońców, wszystkiego. Ja to garściami brałem do słoika. Ale powiedz mi, ci przerwy, u was dużo żmi jest, co? Jeżdżę to więcej bardziej żmije niż ze skrońca spotkał. Jest co, ponoć żmi, wcale nie trzeba się tak bać. Wiadomo, no surowica jest potrzebna. Ale to oni nie obanie, tylko że dużo ich jest i przeważnie przy domach, przy gospodarstwach się trzymią. Wiesz? Aha. No ostatnio, powiem ci, w robocie ten, podnosiłem kamień, a była właśnie zwinięta taka krótka, ale gruba, nie? No i miałem trochę, że tak powiem, stresika, ale już było po wszystkim. Jakby miała mnie udziabać, to już mnie by udziabała, także spoko. A nie siema, nie siema, bo tu jeszcze artefakcik nieźle zgnity. No i teraz siema. Już obok tego miejsca, gdzie byłem, po drugiej stronie ulicy, ktoś przyjmuje gruz, a ktoś przywozi ten gruz i tak to wygląda.
To taka ciekawostka, nie? Bo to oczywiście może nic nie znaczyć. Jakieś betony całe. Granit. Elementy piaskowca. Zlepieniec. Tu czerwony piaskowiec. Jakiś próg. No, a tam za górą mamy Walim. Tu mamy jakieś betonowe słupy. To mi wygląda, że one nie były tutaj wylewane, tylko przywiezione i położone. Tak. Kawał stali. Dobra. Tu jeszcze się wróciłem do tego miejsca. Bo jeszcze znalazłem jakieś pozostałości. Tu już ktoś obok ma posesję prywatną. Nie chcę tego pokazywać, bo po co? W takim razie, jeżeli wcześniej z pół kilometra, może nawet mniej, są pozostałości koszar SS, to co tutaj w takim razie było? No, trzeba zasięgnąć wiedzy. Dziwne te kolory. Dobra, Andrzeju, ja ten, bo ja już 7 minut 40 sekund materiału. Jesteś na wizji, znaczy na wizji, na fonii. A na wizji jest łysy. No, sierp. Bez młota. Także... A powiedz mi, aha, sierp jest, no właśnie, no. Bo nie ma, pewnie już była. Tak. Ale powiedz mi, przybywa czy ubywa go? Ale przybywa, no bo on się schował przez parę dni, go w ogóle nie było, jak go oczekiwałem. No dzisiaj go w końcu dorwałem, no. Aha, czyste niebo jest, także teraz czyste. Możesz, kurczę, atakować równo, co wieczór. A to jeszcze, u nas jeszcze tak by jasno było, w ogóle nie ma jeszcze takiej nocy, nie? Nie ma, jakby polarna wręcz. A zbliża się, jak to mówią, najdłuższy dzień będzie za niedługo, nie? O, proszę. No, za tydzień, tak? Czy jakoś? A jakieś zaćmienie było chyba słońca, nie? Ale to nie było widoczne u nas. A tak? Nie, u nas też nie było, bo u nas to były takie chmury, że ło i w ogóle lało później, nie? Burze będzie, były. No, będzie noc świntańska, noc Kupały, czy Sobótka, czy jakieś tam nazwy różne są. Oj. Także na Ślęże trzeba jechać, Andrzej. O, widzisz. Myślę, że ja ci łapać czarownicę, duchy łapać duszki, bo będzie, nie wiem, nawet nie wiem, kiedy to wypadło, ten na najdłuższy dzień, najkrótsza noc, najdłuższy dzień, czy jakoś w czerwcu teraz jest. No cóż, wrócę do domu, to może zerknę. No. Dobra, ja wyłączam za chwilę kamerkę. No. Się naoglądaliśmy właśnie łysego sierpa. Dobra, stop.
troszkę pobłądziliśmy, ale przy okazji trafiliśmy na takie oto miejsce. Po drodze mijałem tabliczkę Walim, także to już jest chyba Walim. Zresztą w dole doliny słychać, że tam życie tętni. Malutki cmentarzyk sobie. Nie wiem, czy tutaj w tej części coś jeszcze się znajduje. Raczej nie. Poziomki. Tam, gdzie kwiaty rosną same z siebie, pochowana jest kobieta. Widać, że ktoś starał się rozszyfrować to, co zostało rozbite. Widocznie stracił cierpliwość. O, to była księga. Tak. Так, то все, давайте.